Filar Wyklętych o wycenie 6.1. Jest to przepiękna droga, która zawiera w sobie wszystko praktycznie, począwszy od bulderowego startu, poprzez dziury, następnie lekko połoga, balansowa płytka, przy czym wyjście, tak zwany trawers na rękach i jeszcze końcowa bambułka i dostanie się do stanowiska. Jest to taka droga, którą mogłabym polecić początkującym wspinaczom, którzy już osiągnęli jakiś stopień swojego zaawansowania, gdyż jest to taka przepustka do świata wspinaczkowego. Takie, nie wiem, mityczne 6.1, które nie zawsze łatwo jest pokonać, a potem już można robić coraz więcej takich dróg. Jeżeli chodzi o Filar Wyklętych, to autorem przejścia drogi jest niestety świętej pamięci Zbyszek Wach. Zrobił to w latach 70., wytyczył tę drogę. Ja zacząłem się wspinać w 77 roku, mając lat 13, ale droga miała jeszcze wtedy i jeszcze przez wiele lat, nazwijmy to, sławę, że jest to klasowa droga wspinaczkowa. W 79 roku, jak byłem tu z jednym z moich mistrzów poza Krzyśkiem Piechowskim, z Markiem Serwą, Marek Serwa zawiesił wędkę na Filarze Wyklętych i w ogóle nie byłem w stanie go przejść. I we mnie zadrżało i powiedziałem sobie, na pewno kiedyś zrobię tę drogę. No i jakoś po roku, dwóch zrobiłem tę drogę z asekuracją. Najpierw na wędkę, później z asekuracją oddolną. I dojrzałem do tego, bo dużo się wspinałem z asekuracji, czyli na żywca. I w 82 roku zrobiłem ją na żywca po raz pierwszy, a później jeszcze 5 razy, bo mi się bardzo podobała.